No i muszę powiedzieć, że znów się sprawdza ta zasada, że albo rybki, albo akwarium. Zobaczyłem 2 dni temu coś pięknego, bardzo artystycznego, można powiedzieć. Skojarzyło mi się to z obrazami mistrzów. Mistrzów akwareli chyba, ale nie jestem pewien. Potem opowiem o tym, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz chciałem to po 2 dniach sfilmować. Sfilmować, żeby wam pokazać, żeby skomentować. Powiem szczerze, że w pierwszej chwili, jak zobaczyłem to, to nawet nie wiedziałem, co widzę. Myślałem, że to tak pięknie, artystycznie wymalowany blok. A niestety, to znaczy niestety albo estety, bo dobrze, że takie piękne rzeczy na świecie jeszcze można dostrzec. Że to nie był pomalowany ręką ludzką blok, tylko był to taki układ słońca i taka chwila czasu, że akurat słońce przechodziło przez płaszczyznę bloku. Każdy blok stoi, ma dłuższy bok, krótszy bok, stoi wzdłuż jakiejś prostej. No oczywiście jeszcze jest w miarę podłużny, bo są też bloki kwadratowe, ale czy sześciokątne, ale przy takich długich blokach to jest on wzdłuż jakiejś linii. I w tym momencie, jak słońce przechodzi przez linię, tą linię, na której stoi blok, tą taką podstawową, wzdłuż której stoi, to świeci praktycznie z góry, ewentualnie troszeczkę pod kątem. I to słońce padając w ten sposób powoduje powstawanie cieni. Parapety rzucają na blok cień. Niezwykle pięknie to wygląda, dlatego że każdy parapet rzuca podobny blok w podobnym kierunku od słońca, ale nieregularnie. Bo nie każdy cień jest identyczny, tylko parapety są troszeczkę powyginane i w związku z tym każdy cień, każdego parapetu troszeczkę się różni od cieniów innych parapetów. Jak się na to patrzy, na cały blok i na wszystkie cienie tego bloku, wszystkich parapetów wszystkich tego bloku, no to daje to takie wrażenie niezwykłej nieregularności, takiej burzy, takiego niezdeterminowania, można powiedzieć, tak jak drzewa rosną i są tak zupełnie każda gałązka w zupełnie inną stronę, to tak samo jak gdyby te parapety wyrosły czy ukształtowały się, każdy troszeczkę inaczej. I widać to tylko w tym momencie, kiedy słońce przechodzi przez płaszczyznę bloku. Gdyby to sfotografować, ewentualnie namalować, no to na ten widok można patrzeć długo godzinami. Można by, gdyby on długo trwał, ale on tak naprawdę bardzo krótko trwa, bo słońce przechodzi przez płaszczyznę bloku i już tych cieni nie ma.
cieni, cieniów, nie wiem jak to się, jak będzie poprawniej, pewnie jakoś zwyczajowo. Będę polował na ten obrazek, żeby go nagrać, żeby go pokazać, bo jest on jak obraz, malowany nie ludzką ręką, tylko malowany ręką rzeczywistości, malowany ręką krótkiej chwili. Można powiedzieć, że potrzeba tutaj zatrzymania w czasie, żeby można było dopiero docenić ten obraz, który się spostrzegło i zwróciło na niego uwagę, bo jak gdyby nikomu go nie można pokazać, bo nie ma już czasu. Bo każdy już gdzieś indziej poszedł, słońce poszło gdzie indziej, obraz zniknął i nie ma o czym mówić. A trudno jest, chyba że akurat przy człowieku w tym momencie ktoś jest. Ale jeżeli nie ma go, żadnego innego człowieka, to nie można razem zobaczyć takiego obrazu, jeżeli mu się nie zrobi zdjęcia, ewentualnie nie namaluje go. Myślę, że to jest to zatrzymanie w czasie, to jest ta podstawa wszelkiego rodzaju sztuk. Czas płynie i piękne momenty, zatrzymanie pięknych momentów w czasie, to powoduje, że człowiek chce czy uwiecznić na papierze, na płótnie, czy na kliszy, czy na matrycy, czy na zdjęciu. Uwiecznić to, coś, co sam widział, ale nie będzie mógł tego pokazać nikomu innemu, ani z nikim innym tego omówić, czy zachwycić się wspólnie, ponieważ już minęło. Przeminęło z wiatrem.